powinniśmy to mecz wygrać, to tyle. Zgadzasz się, że dzisiaj Lechia była zbyt słaba wygrać, a Śląsk też nie zbyt słaby? Nie, nie zgadza się z tym, że byliśmy zbyt słabi, bo cały mecz prowadziliśmy grę. Cały mecz naciskaliśmy na Śląsk, to my prowadziliśmy piłkę. Śląsk praktycznie przez cały mecz nie zagroził nam ani razu. Poza jednym jedzonym strzałem Lecha i no, zabrakło tylko i wyłącznie skuteczności. Dwie, trzy sytuacje, jakieś w pierwszej połowie, w drugiej było już troszkę może te klary mniejsze i mniej. No, to 1-0 na pewno jakbyśmy strzelili, to byśmy to dowiedzieli do końca. Zbyt dużo pracy dzisiaj nie miałeś w pierwszym spotkaniu. Nie, no ja nie narzekam na brak pracy. Lepiej nie mieć pracy niż w ferworze większej zrobić coś złego. Chwała chłopakom z tyłu, że tak wszystko trzymali, że ja praktycznie byłem bezrobotny. A jak w ogóle ocenisz swoje występ w powrocie do składu? Znaczy to nie mnie oceniać. Wy jesteście od tego dziennikarze. Trener może wystawiać mi na urkę. Ja jestem tylko i wyłącznie od grania. Nie chcę na razie oceniać, wypowiadać się. Były to na razie dwa spotkania. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że jak najlepiej. A teraz traktujecie ten punkt jako jeden punkt zdobyty, czy dwa stracone? Nie, no jak dwa stracone. U siebie musimy wygrywać. Walcząc o awans, musimy wygrywać i przewozić coś z wyjazdu. Ja mam nadzieję, że teraz w Sosnowcu zaskoczymy wszystkich, bo na pewno nie jesteśmy może faworytem na wyjeździe, ale to, co straciliśmy dzisiaj, mam nadzieję, że odrobimy za tydzień.